Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a przed wami przegląd tygodnia, czyli szybkie newsy o tym, co zobaczycie na kanale w ciągu najbliższych 7 dni. Moja krótka wielkanocna przerwa dobiegła końca, czas więc wrócić do nagrywek. Zaczynamy jak zwykle od pretendenta, czyli nowej gry tygodnia. Będzie nią świeżutko wypuszczony Flinthook, gra akcji z elementami roguelike, w której wcielamy się w tytułowego kapitana Flinthooka, lutującego i grabiącego statki piratów. Do poruszania się używamy liny z hakiem, pasa, który spowalnia czas, a wrogów ubijamy blasterem i minami. Premierowe odcinki pojawią się w środę i sobotę. Kona nową serią wiodącą! Detektywistyczny survival wygrał 14 gry lekcje, choć do samego końca nie wiadomo było, czy tego dokona. Drugie miejsce zajęły ex aequo dwie gry, Anepic oraz niepokonany król srebrnych medali Orient Blind Forest. Nie mam pojęcia, jak wy to robicie, ale wyczuwam jakiś spisek. Na dwóch ostatnich miejscach znalazł się Legend of Grimrock 2 i Future Unfolding, a więc obie gry muszą niestety skonać i odpaść z listy pretendentów. Odcinki z Kona pojawiać się będą w poniedziałki i czwartki, ale w tym tygodniu wyjątkowo pojawią się w środę i w piątek. Co poza tym, z racji krótszego tygodnia będzie mały miszmasz w harmonogramie, dlatego gorąco polecam sprawdzić na stronie dokładnie co i kiedy będzie emitowane. Na pewno będziemy walczyć z bandytami, strzegąc porządku w Bitkopie. Będziemy też eksterminować robale w Hollow Knight oraz rozwiązywać zagadki i kontynuować przygody Teku w Candle. Niedzielne grankiety to miejsce, gdzie oddajecie swój głos na grę, którą chcecie zobaczyć w następną niedzielę. Poprzednio wybraliście Enter the Gungeon, na obecnych 6 kandydatów w powrocie do gryszłości możecie głosować już teraz. Link znajdziecie w opisie i w harmonogramie na stronie. Który fragment rozgrywki zasłużył na miano lamy tygodnia? Zobaczmy! Poczekamy sobie. Uj! Widzieliście to? Dobra, to jeszcze raz ten newralgiczny moment. Pyk. Dobrze. Możemy sobie po prostu nawet tak zrobić. O, na spokojnie możemy to przejść. O, Stanisław! No nie! No jak on przyspieszył? To miało być super na spokojnie, a to już po prostu był w sposób czysto lamisty przegrany. Na koniec jak zwykle pytanie od widzów, ale tym razem zadaję je osobiście, korzystając z okazji, że przed chwilą mieliśmy Wielkanoc. A więc moje pytanie brzmi... Najbardziej jajcarska gra wszechczasów to... Wiecie, pytam o grę jajcarską, no bo były jajka na Wielkanoc, tak? To taki manewr był. Ja, opisując grę, która według mnie była jedną z bardziej jajcarskich, muszę cofnąć się o parę lat wstecz, do roku 2010, kiedy to wyszła gra Devspunk. I żeby było ciekawe, wyszedł potem od razu sequel Devspunk Thongs of Virtue. To jest niesamowicie zabawny RPG z takim fajnym humorem i z taką dużą ilością gagów i nawiązań, że mimo, że grałem w tę grę naprawdę kilka lat temu, to nadal bardzo miło ją wspominam i z wielką chęcią może kiedyś nagrałbym z niej jakieś odcinki, jeżeli oczywiście udałoby mi się ją zdobyć, bo na chwilę obecną niestety, ale płytki z nią zostały gdzieś zagubione. Także gorąco polecam się z nią zapoznać tym, którzy lubią RPG z dużą dawką humoru. No i oczywiście nie zapomnijcie dać w komentarzach znać, jaka jest według was najbardziej jajcarska gra wszechczasów. Na dziś to wszystko. Pamiętajcie o nowym odcinku codziennie o 16 i 19. Sprawdzaniu harmonogramu na stronie www.staszekigraszek.pl i śledzenie mnie na fejsie, Instagramie, Hitboxie oraz Steamie. Możecie również nabyć koszulkę czy kubek z Lamarketu, kupić ode mnie paczkę z Humble Bundle lub wesprzeć mnie na Patronite i otrzymać dostęp do nigdzie indziej niepublikowanych materiałów. Wszystkie linki i ważne informacje znajdziecie w opisie pod filmem. Ode mnie jak zawsze wielka piona! Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!